Cześć, nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj kolejny film treningowy, w sumie na Wasze życzenie, bo był drugi w kolejności, trening z gumami miniband albo z gumami oporowymi. Będzie to trening na smukłe uda i krągłe pośladki. Chyba będziemy mieć 6 ćwiczeń w 4 obwodach, 30 sekund pracy, 15 sekund odpoczynku. Jeżeli chodzi o gumy, to na pewno będziecie potrzebować gumę typu miniband. Ta jest akurat od nas ze strefy przemian, zresztą link do gumy podam poniżej. I byłoby bardzo dobrze, gdybyście mieli jeszcze gumę tego typu, ale jeżeli jej nie macie, to myślę, że możecie też ten trening wykonać bez tej gumy. Nie powinno być większego problemu, ale pamiętajcie, zanim zaczniemy ten trening, to dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się ten filmik podoba, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo, bardzo, bardzo wspiera mój kanał, więc będę bardzo wdzięczna, zresztą dziękuję za taki odzew przy ostatnich filmikach, przycisk do subskrypcji jest tutaj gdzieś poniżej i możecie też mnie obserwować na Instagramie. Jeżeli chcecie do mnie napisać wiadomość, to właśnie tam odpisuję najszybciej. No i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do treningu. Chciałam jeszcze tylko szybko wtrącić, zanim zaczniemy, bo zapomniałam, że przy ćwiczeniach z gumami jest bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym, żeby kolana były kierowane na zewnątrz. Wtedy te ćwiczenia dopiero mają sens. I pamiętajcie, zawsze w opisie filmików mówię o tym, co ważne, czyli o tym, że trening siłowy dalej jest podstawą, jeżeli macie możliwość go wykonywać, bo oczywiście teraz sytuacja jest taka, a nie inna, a to jest tylko i wyłącznie trening dodatkowy. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile kalorii w tym treningu spalacie i nikt nie jest Wam w stanie powiedzieć, ile kalorii w trakcie jakiegokolwiek treningu spalacie i nie jest to tak istotne, ale jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć o diecie, to zapraszam do obejrzenia filmiku, tutaj wrzucę taki ten slider. I teraz już naprawdę bez przedłużania zaczynamy trening.